Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Niedawno było o terrorze i tyranii tolerancyjnych, a dzisiaj będzie o terrorze i tyranii gubernatorów amerykańskich. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No, w Ameryce, Ameryka, no to są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej i to jest 50 stanów. Jak ktoś jak posłucha, porównuje, ludzie czasami porównują Sejm do Kongresu. Kongres, no to jest Izba Reprezentantów i Izba Senatorów. Senatorów jest dwóch na stan, czyli 100. Reprezentantów jest 435 na całą Amerykę, powiedzmy tam na 320 milionów. No teraz ostatnio ma być census, czyli taki spis ludności zrobiony. No i wychodzi, że jest tylko 535 polityków na Amerykę. No ale trzeba pamiętać, że każdy stan ma swoją, można powiedzieć, swój kongres, swój sejm, swój parlament. No i właśnie, no i Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy i właśnie do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że Sąd Najwyższy w stanie Michigan powiedział, że już nie ma rozkazów jednoosobowej, rozkazów jednej kobiety, czyli tej gubernatorki. Kiedy koronawirusa dziabnęła całą Amerykę, no to tam ludzie się szykowali, tak? Trump się szykował, politycy się szykowali, główny zarząd lekarski, medyczny, wszyscy się szykowali, no ale gubernatorka Gretchen Whitmer, ona zablokowała wyjątkowo mocno, wyjątkowo dużo, wyjątkowo ciężko, no i zaczęły się zażalenia, że to było bardzo takie specyficzne i nie bardzo zrozumiałe regulacje, reguły, kto może, kto nie może. Można było, przepraszam, ludzie się śmieli, że można było kupić loterię, czyli totalizator nie tylko sportowy, no ale tam do zdrapywania, no wszystkie te hazardowe gry, a nie można było na przykład kupić sobie farby do pomalowania mieszkania, domu, czy czegokolwiek, czy jakieś grabi do ogrodu. No i ludzie mówili, no tak, oczywiście loterię można kupować, no bo spore pieniądze z loterii są przeznaczane na fundusze emerytalne tych polityków, urzędników i tak dalej. Ostatnio te regulacje się troszeczkę poluzowały, ale jednak Gretchen Whitmer przesunęła całe te regulacje i zablokowanie, zamknięcie, ten stan klęski żywiołowej w sumie do 27 wrzesień, październik, do 27 października. W piątek Sąd Najwyższy stanu Michigan, przepraszam, Sąd Najwyższy stanu Michigan właśnie powiedział, że ona tego za bardzo robić nie może. No i wytłumaczyli, że kiedy rząd, no bo jest strój podział władzy, tak? No i kiedy jest władza wykonawcza i władza ustawodawcza złączona w jedno, no to wtedy i to w jednej izbie, czy w jednej osobie, no to wtedy zasadniczo nie ma wolności. No i to się coś stało, coś takiego, że władza ustawodawcza w ogóle nie była informowana, czy nie była włączona w to, a z władza wykonawcza wszystko to zarządziła. No, Gretchen Whitmer, no jak zwykle, no wiadomo, że to jest demokratka, tak? No bo demokraci, no to mają takie parcie na tą władzę, socjaliści to mają ten zamordyzm we krwi. I ona działała na podstawie dwóch praw stanowych, zakładając, czy porównując, powiedzmy, stan Michigan do jakiegoś tam małego państwa europejskiego. Pierwszy to był stan, to ustawa
o stanie wyjątkowym. No i ona pozwala gubernatorowi zadeklarować, że jest jakiś stan klęski żywiołowej, no ale tylko 28 dni, tylko 28 dni, tak? No ludzie przewidzieli, co gubernator może robić. No i w tym wypadku republikańscy prawodawcy odmówili przedłużenia tego wszystkiego po 30 kwietnia. Także my mówimy już o marcu, mówimy to dosyć dawno. Także że po miesiącu republikanie powiedzieli, starczy tego wszystkiego. No i Whitmer przedłużała, ale Sąd Najwyższy powiedział, że w zasadzie że zakończenie tego pierwszego 28 dni stanu wyjątkowego, bo ona wycwaniakowała, że zadeklaruje drugi raz stan wyjątkowy. No ale no, trzeba być kretynem i to nawet nie trzeba prawników, żeby pomyśleli. Jeżeli gubernator czy ktokolwiek ma ograniczenie 28 dni, a później jeden dzień poczeka i znowu będzie 28 dni i znowu jeden dzień poczeka i znowu 28 dni, no to każdy normalny człowiek wie, że to po prostu no, likwiduje cały ten sens tych 28 dni. Gubernatorka Gretchen Whitmer wygląda na to, tak jak reszta socjalistów, doszła do wniosku, że po prostu jest raz za razem może sobie deklarować stan wyjątkowy. No to mamy takich ludzi, mamy takich kretynów. Prawo mówi, że gubernator powinien zadeklarować stan wyjątkowy, jeżeli widzi, że stan wyjątkowy się no, pojawił, że zadziałał, że jest w ręku, jest po prostu widoczny. Whitmer argumentowała, że ona nie miała żadnych innych opcji poza tym, żeby to zadeklarować. No ale sąd powiedział, no nie można deklarować deklaracji po deklaracji. No. Drugim prawem stanowym, które ona używa, no to są takie prawa gubernatora na wypadek stanu jakiegoś klęski żywiołowej. No ona, gubernator, może, to jest takie prawo, jest tam napisane, że jeżeli są jakieś działania wymagane, no to ona musi popatrzeć na to dosyć rozsądnie, dosyć sensownie, dosyć racjonalnie, no i wtedy może właśnie zadeklarować to, żeby doprowadzić wszystko do stanu jakiegoś porządku. No i tam już nie ma tych 28 dni wymienionych. No i tak jak wygląda, no to sąd ocenił, no podkreślił to, co się stało. Podkreślił to, że ona nakazała, żeby ludzie siedzieli w domu, nakazała przymus noszenia maseczek, przymusowo zamknęła kościoły, przymusowo zamknęła kawiarnie, wszystkie salony, różne szkoły, biblioteki i tak dalej, wszystkie kluby sportowe, nie kluby sportowe, zabroniła podróży dla tych ludzi, którzy nie są krytyczni w całym tym systemie. No i zabroniła spotykania się prywatnych ludzi nie z tych samych domostw. Także no, zrobiła to, co w wielu miejscach wielu ludzi to robiło. No ale właśnie ten problem jest taki, że nie ma tego limitu czasu, kiedy gubernator może to robić. No i można dojść do wniosku, że jeżeli nie ma limitu czasu, no to w tym wypadku tego drugiego prawa może to iść w nieskończoność. Ale jeden sędzia napisał, że nie zdarzyło się w historii jeszcze coś takiego, żeby
stan, żeby stan dawał tyle siły gubernatorce bez konsultacji z politykami. No i w decyzji 4-3 powiedział, że cała ta decyzja była nielegalna. No i była przeciwko konstytucji stanu Michigan. Od czego to się zaczęło? No zaczęło się, dlaczego sprawa trafiła do sądu? Sprawa trafiła do sądu, dlatego że szpitale, no i lekarze, no i ci ludzie, którzy w zasadzie opiekują się chorymi, plus pacjenci, którzy potrzebowali operację na kolana, po prostu zaskarżyli gubernatorkę, że ona oryginalnie powiedziała, że nie ma, że jest zabronione, są zabronione operacje, które nie są krytyczne. Także takie mniej ważne operacje, to ona powiedziała, nie będzie. No i zaskarżyli ich. No były tam różne organizacje prawicowe, konserwatywne, które w zasadzie dały pieniądze na to, żeby cała ta sprawa się zaczęła. No bo to faktycznie to jest nieprawdopodobne, jak można ograniczyć czy zniszczyć wolność całego społeczeństwa. No i co teraz? Co teraz? No ta cała ta demokracja reprezentantów, cała ta demokracja ludzi, obywateli, którzy chodzą i wybierają swoich reprezentantów, wybierają swoich ludzi na stanowiska, no i ci ludzie na tych stanowiskach po prostu im odbija, tak? Im odbija. I w takim kryzysie, no to łatwo zniszczyć, tak? Bo to wtedy można powiedzieć, że system nie działa. No Whitmer, ona powinna współdziałać z prawodawcami, powinna rozmawiać z ludźmi, z politykami z kongresu z Michigan, żeby to przeszło. No, jeżeli tego nie robiła, no to po prostu takiego gubernatora, no to trzeba wyrzucić na pysk. Co jest smutne, to jest to, że ona jeszcze się stawia. Ona się stawia i się w ogóle nie martwi o tej decyzji, no bo ona powiedziała, że cała ta decyzja no to będzie prawomocna w ciągu 21 dni, że się uprawomocni w ciągu 21 dni. No i ona się odgraża, że w zasadzie całe te ograniczenia, wszystkie te sprawy, które ona zaczęła, no to są po to, żeby ograniczyć rozszerzanie się tego koronawirusa. No i że ona cały czas ma ten autoryzację, że ma ten autorytet, żeby to robić. No i się naśmiewa i się po prostu naśmiewa z wyroku, z decyzji Sądu Najwyższego w stanie Michigan. No widać, co socjaliści robią, tak? Socjaliści są w stanie zablokować miliony ludzi, są w stanie zniszczyć ekonomię, no ale to wszystko idzie w kierunku tego, żeby prezydent Trump przegrał, żeby prezydent Trump nie był wybrany, żeby ludzi zdenerwować. I dlatego jeżeli masz obywatelstwo, jeżeli mieszkasz w Ameryce, jeżeli możesz głosować, głosuj na Trumpa, głosuj na wszystkich republikanów w swoim stanie, w swoim dystrykcie, w swoim mieście, po prostu głosuj na konserwatystów, republikanów, konserwatystów. Bóg, honor, ojczyzna, rodzina, uczciwość i tradycja. Socjalizm niestety nigdy nic dobrego nie przynosi. Socjalizm zawsze zabiera tym, którzy pracują, którzy płacą podatki, rozdają tym, którzy nie płacą podatków. I to jest straszne. To jest straszne, że zawsze zaczyna brakować jedzenia. W każdym jednopartyjnym systemie, a socjalizm zawsze doprowadza do jednego systemu, opozycja polityczna, inny światopogląd jest likwidowany. No i widać to na tych agresji wszystkich tych tolerancyjnych grup, które mówią, że są tolerancyjne, ale w zasadzie najbardziej to by wymordowały przeciwnika politycznego. No i to nadchodzi. Zdrowia.
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Dziękuję. Też strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Głosuj na konserwatystów. Głosuj na Trumpa. Nie głosuj na socjalizm. Zdrowia.